Pani Marszałek, Wysoka Izbo, powinienem się cieszyć, bo pan minister Sikorski bardzo długo cytował mojego świętej pamięci szefa i przyjaciela, ale nie potrafię, bo to wystąpienie było pełne hipokryzji, bo najpierw pan minister Sikorski i jego koledzy z rządu zrobili wszystko, żeby zdewastować politykę południowo-wschodnią Lecha Kaczyńskiego, a teraz się na niego powołują. To są szczyty hipokryzji. Ja proszę panią marszałek o ogłoszenie przerwy, żeby pan minister Sikorski mógł się zapoznać z posłaniem, jakie Lech Kaczyński w 2009 roku skierował do Światowego Zjazdu Kresowian obradującego na Jasnej Górze. W tym posłaniu słowo ludobójstwo padło aż dwa razy. Lech Kaczyński objął patronat nad tym zjazdem Kresowian. Lech Kaczyński prowadził bardzo wyważoną politykę wobec Ukrainy. Zależało mu na Ukrainie, ale nie uznawał kompromisów z prawdą. Dziękuję.